Maciek Binert. W tym filmiku opowiem Wam o ostatnich wydarzeniach, które były szeroko komentowane w mediach niemieckich. Znaczy, też bez jakiejś przesady, bo tak naprawdę to tutaj to z sprawami polskimi niewiele ludzi się interesuje. Niemcy mają też swoje problemy, bardzo poważne problemy i pewnie jeszcze za chwilę o nich opowiem. Natomiast to też nie było jakoś bez echa, bo w prasie i w radio, kiedy jadę samochodem, to były też informacje o Polsce, a chodzi o dwa wydarzenia. Marsz Komitetu Obrony Demokracji z 4 czerwca oraz list polskich polityków, szczególnie tutaj chodzi o prezydentów, byłych prezydentów, list otwarty, tutaj, którzy rzeczywiście chcą, wołają o pomoc, bo kraj jest w potrzebie i o solidarność z Polską. Zanim Wam o tym powiem, to powiem tak, że jeszcze krótko, bo miałem kilka komentarzy co do tych filmików i co można byłoby polepszyć. Oczywiście można by je było polepszyć, gdybym je nagrywał kilka razy, montował, pewnie tak. Natomiast to i tak jest, nie mam na to czasu przede wszystkim. To, co teraz robię, tak nagrywam teraz, jest grubo po północy. Ja dopiero właściwie jak zostałem rodzicem, odkryłem ten czas, że jak można go efektywnie wykorzystać, bo my dopiero z żoną pracujemy, kiedy dzieci idą spać. I tak naprawdę nasz dzień pracy wygląda tak, że czy nasz dzień w ogóle, że rano zajmujemy się dziećmi do szkoły, do przedszkola i tak dalej, i tak dalej. Natomiast potem w przerwach między tym przedszkolem i szkołą muzyczną i tymi wszystkimi innymi zajęciami tu obsługujemy klientów, a potem całą tą pracę jeszcze wykonujemy w domu, właśnie wtedy, kiedy dzieci śpią, no i teraz to jest już taki czas i to jest właściwie naprawdę bardzo, bardzo krótko, kiedy mogę na to poświęcić, ale robię to z chęcią, szczególnie teraz, kiedy tak rośnie liczba i komentarzy, i subskrypcji, z czego się bardzo cieszę. To na tyle i powiem Wam jeszcze o tej demonstracji. Stało się coś, co już przewidywałem jakby w poprzednich filmikach. Oczywiście, tam było o mowie nienawiści, czy o w ogóle nienawiści, że napędem tych ludzi jest nienawiść i oczywiście nie wszystkich, bo teraz widzimy, że rzeczywiście tutaj te demonstracje to są znacznie mniejsze, pomimo dobrej pogody. I takiego dużego rozmachu, z taką pompą, jaką to jest przygotowywane, to rzeczywiście tutaj liczba tych demonstrantów była znacznie, znacznie mniejsza. Nawet jak się patrzy na jakieś takie polubienia facebookowe w mediach społecznościowych, to liczba maleje. I tak, ale zostaje ten taki twardy trzon i to jest to bym tak go nazwał. I on się bardzo radykalizuje. I to też było widać po hasłach, o których zaraz powiem, ale też po komentatorach. Komentatorzy, którzy tutaj na YouTubie szczególnie relacjonowali to wydarzenie i bardzo nawet przychylni też temu ruchowi, powiedzieli, że wypowiadali się w ten sposób, że już wcale nie było tak miło, wcale nie było przyjemnie. Hasła były bardzo agresywne, atmosfera napięta. Już nie był taki festyn, luzu i zabawy, ale rzeczywiście agresja, jeśli chodzi o pytających, o dziennikarzy, którzy byli przepychani, wyzywani, właściwie wyzwiska tam były na takim porządku tego marszu, ale po tym, że tak się to radykalizuje, co mnie w ogóle bardzo smuci, bo z tej strony też z emigracji widać troszeczkę te sprawy inaczej i smuci, że takie coś dzieje się w Polsce, ale przeczytam tutaj akurat mam komputer i to mam na przykład transparenty, żeby tak nie być gołosłownym i nie opierać się tylko na opinii internautów, to pierwszy Ein Volk, Ein Reich, Ein Kaczafi, to jest na przykład na jednym transparencie. Nienawidzisz Polek i Polaków? Znak zapytania i taka kaczka. Potem są coraz bardziej radykalne, bo takie najlżejsze powiedziałem, ale Stalin i Dzierżyński lepsze niż Kaczyński. To już w ogóle, to chyba nie wie, co to jest Stalin i Dzierżyński.
A zresztą no, tam, że ci ludzie no, mało co o czymś, tam mają taką wiedzę o świecie, mają, no to już pokazują też te filmiki w internecie, kiedy się tam tych demonstrantów pyta o jakiekolwiek wydarzenia. Następnie czytam dalej, czytam kolejne, Obywatele dla demokracji. No, jeżeli to są Obywatele dla demokracji, no to niech się po prostu pogodzą z demokratycznym wynikiem wyborów i tyle. No, tak, takie były wybory, były demokratyczne, no i to jest ich wynik. Oni po prostu nie chcą, oni zaprzeczają demokrację, ale tutaj chyba nie trzeba nikomu, kto logicznie myśli i wie, co to jest demokracja, tłumaczyć. Następnie czytam, żądamy skrócenia kadencji. No to jest już typowo polityczne hasło. No i właśnie to jest to jeszcze, że została taka agresja, no, nienawiść do tych polityków, do Kaczyńskiego, do PiS-u, jest napędem, jest ciągle napędem tej całej demonstracji i teraz na tej nienawiści próbują zbudować kapitał polityczny no, opozycjoniści, politycy opozycji. Szkoda trochę, dlatego że no tutaj nie podsycają to wszystko. No, też te hasła, gdzie Ryszard Petru mówi, że idzie na zwarcie z Kaczyńskim i tak dalej, no to już w ogóle no, to jest próba konfrontacji z demokratycznie wybranym rządem. No i sprzeciwianie się demokratycznemu werdyktowi. Ale czy tam jeszcze inne hasła? Słuchajcie, Macierewicz sipałę. To są hasła i pod tym, no, pod takimi hasłami też widziałem i też nauczycieli ZNP. Straszne to wszystko jest, co się dzieje. Przeraża mnie to trochę. Przeraża mnie ta agresja i ten taki język, który no, tutaj na tych transparentach widzimy. Jednocześnie tam widzimy polityków opozycji w tym wszystkim i oczywiście pierwszy jest pan Rysiu Petru. Specjalista z zakresu historii kredytów frankowych i jeszcze paru rzeczy. I tam bardzo mocno widać taką panią, jakąś jego koleżankę partyjną, pani, która gdzieś tam miała ten plakat ateistka, polonistka i entuzjastka. Co mnie w tym wszystkim bardzo przeraża, bardzo taka, no, to jest sytuacja, że naród naprawdę potrzebuje cię przewodnika jakiegoś duchowego i my potrzebujemy nie tylko odnowy takiej gospodarczej, jakiejś ideologii, ale jednocześnie jako naród potrzebujemy jeszcze wzorców. I ci politycy powinni być wzorcami. No, jak ja widzę na przykład gdzie tutaj przewodniczącym tego ruchu no, jest alimenciarz, no to i on wyprowadza ludzi, no, którzy nienawidzą PiS-u na ulicę, no to jaka jest alternatywa? No przecież tak naprawdę jakieś, no, z tym, co potrafimy, no, świadczą jakieś dokonania życiowe. No to równie dobrze mogliśmy wziąć kieszonkowca, oszusta, sutenera, dręczyciela czy pedofila. I co, no też by tutaj skanalizował tą nienawiść, tak? Wyprowadziłby tych ludzi na ulicę, przecież to nie ma to za różnica, czy ktoś okrada swoje dzieci, czy dręczy kobiety. No wszystko jedno. Tak naprawdę to i to jest przestępstwem, tak? Także no, jestem poważnie podłamany tak moralnie tym wszystkim, bo trudno wierzyć w taki naród, no, ale w takiej ojczyźnie przyszło nam żyć. To są też Polacy. Jak spowodować, żeby oni rzeczywiście przyjrzeli na oczy? No, tego nie wiem, nie potrafię sobie tego odpowiedzieć, tym bardziej, że one logiczne argumenty do nich nie przemawiają. Oni, no, właśnie na takie sprzeczności, jak oni twierdzą, że to, co oni robią, jest to walka o demokrację. No, przecież no, to walka o demokrację. No, niosąc hasło, Macierewicz ci pałę, no, gdzie tu jest jakiś wyraz demokracji, czy walki o demokrację, jeżeli ona taka miałaby być zagrożona. Także ewidentnie ruch polityczny, ewidentnie ruch kanalizujący, no, tak jak powiedziałem, nienawiść, ale jeszcze
bo tak naprawdę ci ludzie nie zdają sobie sprawy, no gdyby nawet oni władzę przejęli, no to co dalej? Przecież to są, no co by, Ryszard Petru zrobił człowiek, który nigdy niczego w życiu nie dokonał. Nie ma żadnego pomysłu, no nawet nie ma żadnej wiedzy historycznej, a ona jest potrzebna, żeby tutaj geograficznej, jak mówisz, że jesteśmy poza, że będziemy poza Europą, przecież nikt nas nie może poza Europę. No, jakby przesunąć, dlatego że no, nie da się tego zrobić. I właśnie jaką mamy alternatywę? No, jaką mamy alternatywę? Załóżmy nawet taką sytuację. No, Ryszard Petru z Mateuszem Kijowskim wygrywają wybory i co dalej? Także tutaj są kompletnie zdyskredytowani, ani też na arenie międzynarodowej i wszędzie indziej. To, że gdzieś tam Mateusz Kioski jeździ i jest przyjmowany przez nawet jakiegoś tam osobę z instytutu, przepraszam, z uniwersytetu, no to też jak wszedłem w tą relację, no to tam oczywiście zaprosił go pan specjalista od robienia laski, pan Sikorski, no i tyle. Także to jest jedno środowisko. Tam rzeczywiście no, nie ma żadnych poważnych rozmów. Dziwi mnie jeszcze, no jest to jakoś też to finansowanie z bardzo podużym znakiem zapytania tego ruchu. No ale wszystko jedno, na nienawiści nie da się nic zbudować. Da się jednak skutecznie skłócić naród. No ale z tym musimy sobie poradzić. I dalej kontynuować drogę, w którą idziemy, w której zdecydowaliśmy jak w demokratycznych wyborach, że no, rząd powinien robić swoje. Też myślę o tej pani euroentuzjastce i ateistce i polonistce jednocześnie. To tak sobie myślę, ta kobieta ma dzieci małe, ma córkę i syna. Syna 6 latek, córkę 4 latka. No, ciężko mi sobie to wyobrazić, pogodzić te dwie rzeczy. Tutaj wychodzi na demonstracje, na których, gdzie obraża się ludzi, a ona jednocześnie no, nie wiem, biega od telewizji do telewizji od samego rana, potem od gazety do gazety, potem jeszcze organizuje jakieś spotkania, czy pokazuje się na spotkaniach, których przewodniczy alimenciarz. I trudno mi sobie... No, nie tak jakoś, nie pasuje mi to do roli matki po prostu, to wszystko. Ale tyle o tym. Powiem teraz o niemieckich mediach. Oczywiście niemieckie media powiedziały, tutaj poinformowały społeczeństwo uczciwie, że to była rocznica wolnych wyborów i wolności w Polsce i pokazują, jaka no, alternatywa dla Polski, że jest właściwie żadna, że jest być poza Unią, to znaczy, że być krajem biednym, zacofanym, w ciągłym niebezpieczeństwie. I dlatego jest taka sytuacja, że na tych marszach to są sami starcy właściwie, to są takie, no tam właśnie jest, no, to są ludzie w podeszłym wieku, bo oni tylko pamiętają to, co było za komuny, a ci młodzi, oczywiście, którzy żądają wolności, którzy żądają tego, żeby Polska no, wystąpiła ze struktur europejskich, łącznie z rządem, który oczywiście tego nie chce, to nie jest jeszcze dzisiaj w naszym interesie, no to oni tego nie pamiętają, w związku z tym ich na takich marszach nie ma, bo oni tego zagrożenia nie widzą. Oczywiście jest to wszystko, co zostałem powiedziane przed chwilą, to co relacjonują niemieckie media jest nieprawdą, bo ani... tak, ci starsi ludzie, którzy że tam no, manifestują, no to ich interesy jakby są zagrożone, bo to są często, właściwie w większości, jak wierzyć tutaj tym relacjom medialnym, no, ludzie, którzy odnosili profity z poprzedniego systemu, funkcjonowania poprzedniego systemu, byli funkcjonariuszami jego, także komunistycznymi. Tak samo wolnych wyborów, to nie, oczywiście nie wspomniano, że te wolne wybory to się odnosi tylko do 35%. Natomiast większość tego sejmu kontraktowego mieli komuniści. I teraz o tym liście podpisanym przez 3 prezydentów, no, aż dziwne, że nie 4, jakoś tak się stało, że jeszcze
by tam generała Jaruzelskiego brakowało w tym wszystkim, którzy, no oczywiście wszyscy ci prezydenci mają są zatroskani, mają poważne obawy o tym, w jakim kierunku rozwija się Polska, no ale rozwija się oczywiście w kierunku dyktatury według nich, w kierunku wyjścia z Unii Europejskiej. Tak jak powiedziałem, no, tylko nie podpisał się Jaruzelski, który bardzo dobrze do tych wszystkich ludzi pasuje. I właściwie nie wiadomo, kogo oni reprezentują, bo w jakim celu piszą takie głupoty ci ludzie. Przecież ci ludzie no, byli prezydentami, mieli swoje 5 minut w życiu, bo no, i Wałęsa to w ogóle dla mnie no, niesamowity człowiek. Zacząć naprawdę od praktycznie niczego, wejść na sam szczyt, ale potem spaść jeszcze tak wiele niżej niż zaczął i to wszystko w tak krótkim czasie, no to jest dla mnie niesamowite. No niesamowita parabola. Nie znam nikogo takiego, który by rzeczywiście mógł osiągnąć tyle i osiągnął dużo, a potem spadł i to jeszcze niżej. Tutaj już o prezydencie Kwaśniewskim i o prezydencie Komorowskim no nie będę wiele mówił, bo można się, no na pewno ci ludzie zapewniają nam cały czas dobrą dawkę poczucia humoru i tyle. No właściwie tam kabarety w Polsce, także gdyby tylko ich cytowały, to no starczyłoby, żeby tą satyrą rozśmieszyć długi czas cały naród i tyle. I teraz jeszcze powiem o tych młodych ludziach. Moim zdaniem jest tak, że ci młodzi ludzie, dlatego tam na tych marszach KODY oczywiście nie popierają tej całej rebelii, w tym sensie ani tej Nowoczesnej, ani Platformy i tak dalej, bo to już jest teraz partia polityczna i tyle. Partia polityczna, która oczywiście ukrywa się pod płaszczykiem ruchu społecznego i tak jak pan Bielan powiedział, oczywiście to jest nieuczciwe bardzo, dlatego że ruchy społeczne mogą być finansowane to finansowanie jest nieograniczone. Partie polityczne, to już jest inaczej. Partie polityczne muszą wykazywać, skąd mają przychody, nie mogą dostawać dochodów za granicę, nie mogą być finansowane przez jakieś obce rządy i tak dalej. Natomiast takie ruchy społeczne, właściwie wszystkie i takie dochodzi do jakichś paradoksów, że jakiś tam podczas kwesty w jedną puszkę zebrano 1 000 000 złotych i tak dalej. Także to jest wszystko no, bardzo, bardzo niewiarygodne i no, bardzo daje do myślenia w tym momencie, jak to jest wszystko finansowane. Natomiast spoglądam jeszcze akurat na komputer, bo miałem się odnieść jeszcze do kilku komentarzy. Aha, właśnie. Poczekaj, jeszcze Kaczor się wywinie i Polska z Unii wyleci. No, gdyby nawet. I teraz wrócę jeszcze do tych młodych ludzi. Co oni takiego, co oni mają za doświadczenie? Przede wszystkim dla tych starszego pokolenia, tak jak często tam no, widzę i słyszę w opiniach tych ludzi z KODY, no to ta Unia Europejska to jest takie źródło oświecenia dla nas. My tu taki tępy, głupi naród i dążymy do tej Unii i ona tutaj jest naszym źródłem wiedzy i do tego powinniśmy dążyć. A młodzi ludzie tego nie rozumieją, oni wolą oczywiście komunę. Tak nie jest. Nas, od nas, młodych ludzi, od tych starych, odróżnia to, że my na Zachodzie bywamy, a większość z nas, albo duża część z nas na Zachodzie też mieszka. I dobrze wie, że tu wcale nie jest tak, że to nie jest jakaś mądrze zarządzana, że to nie jest jakimś dla nas, powinno być dla nas wzorem. Mamy zupełnie inne odczucie, my młodzi ludzie, którzy mieszkają za granicą i wcale tu się nie żyje tak całkiem easy life, tylko że no, tak naprawdę, ja powiem teraz o Niemczech, no to taki Niemiec tak naprawdę on jest dużo biedniejszy od Polaka, on jest gorzej wykształcony przede wszystkim, jest manipulowany ze wszystkich stron, ze wszystkich mediów. Dodatkowo nic nie ma, oprócz tego, że on sam sobie raz na jakiś czas może sobie kupić jakiegoś śmierdzącego Volkswagena, który zanieczyszcza powietrze, to tak naprawdę i wyjechać sobie na wakacje do kraju,
którym go nie lubią. Jakikolwiek kraj wymienicie, tak, czy Turcja, czy Egipt, czy Tunezja, czy Maroko, czy Grecja, czy Włochy, zobaczcie sobie, tam wszędzie, no, może jechać do kraju po prostu, w którym go nienawidzą. I tak naprawdę poza tym nic nie ma, ma dostęp do relatywnie dobrej opieki zdrowotnej, ale pracować będzie musiał prawdopodobnie teraz do 70, bo mają zwiększyć wiek emerytalny. Coraz bardziej jest obciążony podatkami, jest kontrolowany, właściwie prześladowany też przez sąsiadów, podglądany na każdym kroku. Nie jest to jakieś takie życie, do którego my byśmy chcieli dążyć. Mamy szansę, a przede wszystkim wiem, dodatkowo jeszcze nie ma, tak, no, jak się rozmawia z Niemcami, to nie widać tej takiej niemieckości, tego co mam, na przykład polskość, z czego jesteśmy dumni. Oni z tego w ogóle nie są dumni, bo najlepiej by o tym nie mówili, najlepiej by tutaj jakieś polityczne poprawne hasełka w tym momencie opowiadali i tyle. Także tak nie jest tutaj aż tak różowo. Oczywiście mają więcej pieniędzy, no ale to nie jest jeszcze powód, żebyśmy my teraz przed nimi się kłaniali. Budujmy relacje partnerskie. Mamy teraz na to szansę. Mamy przede wszystkim teraz jest nas czas. Mamy na to szansę, żeby zbudować poważne relacje gospodarcze, polityczne z naszymi sąsiadami i to nie oparte na tym, co było dotychczas, tylko na zupełnie nowej ideologii, na równości. I budujmy taką Unię Europejską i miejmy w niej coś wreszcie do powiedzenia. Problem jeszcze jest w tym, że część ludzi tego nie rozumie, ale takich tak zwanych, no, powiedzmy, zdrajców, to też w Niemczech jest bardzo dużo. Także tutaj ludzie by o ten kraj nie widzę, że nawet jednej osoby, która by chciała za niego walczyć, nawet nie widzę żadnej osoby, która by chciała nadwalczyć o swoje rodziny i o swoje kobiety, co zresztą widzieliśmy na przykładzie tych wszystkich wydarzeń i w Kolonii, i w Hamburgu, i wszędzie indziej. My nawet nie walczą, nawet nie są w stanie zadbać o swój kraj, żeby taka ta tkanka narodowa była w stanie przetrwać. Oni się jej wstydzą, się jej brzydzą, nie chcą po prostu być, no, czują, no, jakby dokładają jakąś inną ideologię do tego, kim są. Jednocześnie parę rzeczy w nich pozostało, coś takiego jak takie narzucanie innym swojego punktu widzenia, swojej polityki, to im pozostało jeszcze z czasów hitleryzmu i jeszcze wcześniej. Także to jest taki troszeczkę konglomerat paru różnych ideologii i paru różnych stylów jakby wychowania też się na to nakłada. I tak to tutaj to życie wygląda. Rzeczywiście kraj jest, jeśli chodzi o, ciągle jest bogatszy od Polski. Jeżeli tak dalej będzie w tym sensie, że no, będzie taki napływ emigrantów, to będzie, ma ten kraj będzie miał poważne problemy w przyszłości. Już teraz ma. Nie może, no zresztą Niemcy mają teraz akurat poważny spór z Turcją. No sypią się tutaj różnego rodzaju epitety od Turków mieszkających w Niemczech na Niemców. Też no, z Turcją o tyle jest sprawa drażliwa, że tutaj mieszka około 8 milionów Turków, nawet więcej. No i tak rzeczywiście Niemcy nie mogą jakiejś takiej swobodnej polityki zagranicznej prowadzić z Turcją, a więc no, zobaczymy, jak to się potoczy. Także czasy mamy ciekawe, to też widać w Polsce i takie demonstracje jak tutaj w Polsce też się odbywają tutaj w Niemczech. Zobaczmy, co się dzieje we Francji. Właściwie już od dłuższego czasu stan praktycznie niepokoje społeczne w niektórych miejscach, właściwie wojna domowa. Mają być za chwilę igrzyska Euro 2016. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także te kraje naprawdę mają poważne problemy i nie są dla nas żadnym wzorem, jeśli chodzi o prowadzenie polityki zagranicznej, polityki gospodarczej i naprawdę musimy znaleźć swoją własną drogę w tej Europie i tą Europę tym wzbogacać i budować pozytywne relacje z sąsiadami. A jeszcze wam powiem o czymś, bo dzisiaj byłem też pytany tutaj przez dziennikarzy,
w kontekście Ukrainy. I tam była taka sytuacja, że no dlaczego tak, bo mieliśmy zrobić wywiad z Ukraińcami, z Polakami na temat meczów Polaków i Ukraińców z Niemcami, i Ukraińcy jakoś nie chcieli o tym mówić, albo w ogóle no, rzucali jakieś hasła właśnie polityczne w tym czasie. I tak ten redaktor mi się spytał, czego oni takie polityczne hasła zaraz rzucają. Mówię, no po prostu tak to już jest, że Ukraińcy mają do Niemców żal i to już mówiło się w tym kontekście tej Unii Europejskiej, bo zobaczmy sobie. Mają jednak o co. Dajmy taką sytuację, no parę faktów luźnych. Ukraina zdecydowała, czyli naród zdecydował, że będzie dążyła do członkostwa w Unii Europejskiej. Oczywiście na to Rosja się nie mogła zgodzić, się nie zgodziła. Konsekwencją czego był Majdan, były niepokoje społeczne, rozruchy, z ofiarami padały strzały, są też zabici, ranni. Ale naród ukraiński się nie poddał, pomimo tych represji, no w konsekwencji czego Rosja napadła na Ukrainę i zabrała część jej terytorium, a na części właśnie no, stworzyła coś w rodzaju no, właściwie takiej stałej wojny hybrydowej. Problem jest w tym, że ci Ukraińcy wtedy, no tak oburzeni, teraz ta wielka Unia i ta mądra Unia oczywiście, no zgłosimy się do niej, bo przecież to przez nią to wszystko, bo myśmy chcieli dążyć do tej Unii, no to przecież pomoże nam, no ta Unia to oczywiście są Niemcy, no to poleciała sobie pani Merkel i wzięła tam jakiegoś chłopaka z Francji ze sobą, żeby tak nie wyglądało to, że tylko ona tutaj chce coś ustalać w imieniu Ukraińców. No Ukraińcy się zgodzili, nawet nie chcieli, żeby broń Boże ktoś inny w tym wszystkim uczestniczył, tylko właśnie Niemcy, bo one tą Unią Europejską rządzą i one tutaj nas wybawią od tego problemu, a co się okazało? Pani Merkel pojechała, porozmawiała sobie z Putinem, na Ukrainie się nic nie zmieniło, jeszcze się sytuacja pogorszyła. Ona sobie, już teraz tak powiem kolokwialnie, wróciła sobie steczką pełną kontraktów na Nord Stream 2 i tak dalej, także dogadała się, jakby no, Ukraińcy czują się sprzedani i oszukani. I taka jest ta Unia Europejska. Zrozummy to, że tak ona działa. Prezydent Obama, który zarzucił politykę europejską, powierzył ją Niemcom jeszcze 17 września 2009 roku, to mamy od tego czasu minęło niecałe 7 lat. No to zobaczmy, co Niemcy już z tą Europą zrobiły przez te 7 lat. Doprowadziły ją do no, napięć wewnętrznych, do wielkich kryzysów. Kryzys euro przede wszystkim, kryzys w Grecji, kryzys w Irlandii. Szykujące się, czy no, już widoczne problemy Włoch, tych słabszych krajów strefy euro. Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Francji przede wszystkim. No, tak duża gospodarka. No, właściwie przez te ostatnie lata ona zrujnowana została. Te kraje pękają już w swoich posadach. Te kraje nie wytrzymują tej polityki i zobaczymy, do czego to będzie prowadziło. Także ta Unia Europejska, powiem wam, że wcale nie powinna być dla nas przestrogą. Prędzej przestrogą niż jakimś ideałem, do którego powinniśmy dążyć i za wszelką cenę w nim zostać, bo ona po prostu, bo przepadniemy razem z nią. Ona chyli się ku upadkowi. Według wyliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego Szwecja przy tym napływie migrantów w ciągu 15 lat może być krajem trzeciego świata. Niemcy w ciągu 23. Francja już właściwie jest, biorąc pod uwagę to, co te historie, które tam się obecnie dzieją. Także nie wiem, czy to no, ci, którzy mieszkają w tych krajach, czy w Niemczech, czy Francji, czy Szwecji, czy Wielkiej Brytanii, no wiedzą, jak tam się żyje i wcale nie chcą, żeby my Polacy do tego dążyli. My przyjeżdżamy do Polski rzeczywiście pobyć tam sobą i pobyć wśród swoich. I tak też widzę przyszłość. No abyśmy się nie dali, abyśmy wreszcie się pogodzili i zrozumieli tak naprawdę,
o co w tym wszystkim chodzi i o co w demokracji chodzi, bo demokracja jest dla nas oczywiście bardzo ważna. Na razie, pozdrawiam, cześć.